Misjonarz, który spędził wiele lat na przekazywaniu wiedzy rdzennemu plemieniu, otrzymuje wiadomość o powrocie do domu. Zdaje sobie sprawę, że jedyne, czego nigdy nie uczył tubylców, jest mówienie po polsku. Zabiera więc wodza plemienia na spacer po lesie, wskazuje na drzewo i mówi To jest drzewo. Wódz przygląda się i mruczy Drzewo. Idą kawałek dalej, a ksiądz wskazuje na skałę i mówi To jest skała. Słysząc to, wódz patrzy i mruczy skała. Maszerują dalej i nagle słyszą szelest w krzakach. Zaglądają i widzą parę w trakcie namiętnej aktywności. Misjonarz jest mocno speszony i szybko rzuca. Jazda na rowerze. Wódz patrzy krótko na parę, wyciąga dmuchawkę i strzela. Misjonarz wpada w furię i krzyczy na tubylca, że spędził lata ucząc plemię cywilizacji i życzliwości. Jak on mógł ich tak po prostu zabić z zimną krwią? Wódz chwilę się zastanawia, po czym odpowiada: Mój rower.